Z grona świętych chyba święty Michał Archanioł jest jednym z popularniejszych świętych, czczonych zarówno w chrześcijaństwie, jak też w innych religiach monoteistycznych, bo jego postać jest znana i czczona zarówno przez Żydów, jak i przez muzułmanów. Święty Michał Archanioł nam, chrześcijanom, przede wszystkim kojarzy się z Apokalipsą. Tam jego imię, jego posłannictwo jest opisane. Przedstawiany jest jako wojownik, jako ten, który przybywa na ziemię, aby walczyć ze złem, tym złem osobowym, z szatanem. I tak też jest przedstawiany w ikonografii chrześcijańskiej. Rozkwit ikonografia chrześcijańska ma w dobie władzy Iwana Groźnego. Wtedy umacnia się takie przedstawienie właśnie wizerunku świętego Michała Archanioła jako archistratega, jako wodza wojsk niebieskich. Wtedy, w tamtych czasach, pod koniec XVI wieku, ten zabieg był celowy. On miał umocnić władzę carską, miał zagrzewać chrześcijańskie wojska prawosławne do walki w obronie wiary chrześcijańskiej. Do nas ten wizerunek, do naszych czasów, przetrwał w wielu ikonach przedstawiających świętego Michała na koniu, na rumaku, który w jednej ręce trzyma księgę Ewangelii, bo przychodzi jako ten, który przygotowuje ten ostatni etap, zbiera chrześcijan prawowiernych, wierzących na sąd ostateczny, aby im dać nagrodę. W drugiej ręce trzyma kadzielnicę, która również nawiązuje do Apokalipsy. Tam przecież jest mowa o cierpieniach, modlitwach świętych, którzy prześladowani za swoją wiarę giną, a ich modlitwy, ich ofiara wznosi się jak dym kadzielny. Często na tych wizerunkach, również w jego ustach, jest trąba, która zwiastuje, ogłasza nadejście Chrystusa, nadejście Mesjasza, właśnie zbliżającego się na ten sąd ostateczny. Więc to przedstawienie świętego Michała Archanioła jako wojownika jest jednym chyba z najbardziej popularnych wizerunków tego świętego. Jego postać jest opisywana już w Starym Testamencie. Wiemy, że Michał był najmniejszym z aniołów w niebie i kiedy Lucyfer wypowiada posłuszeństwo Bogu, Michał miał stanąć i wykrzyczeć: któż jak Bóg, stąd to jego imię Michael oznacza właśnie któż jak Bóg. I z tym okrzykiem, któż jak Bóg, stanął on do walki z szatanem. I to właśnie jego obecność i jego przywoływanie obecności także i w naszych czasach w wielu parafiach na zakończenie mszy świętej czy po mszy świętej odmawiana jest właśnie modlitwa do świętego Michała Archanioła jako do tego, który broni nas przed atakami złego ducha, przed pokusami, abyśmy tym pokusom nie ulegali, ale w dobrym wytrwali. Zatem święty Michał Archanioł przedstawiany jako żołnierz, jako ten, który stoi na czele Wojska Niebieskiego, jest także tym, który nas, ludzi, broni przed atakami zła. Święty Michał jest nazywany księciem, stąd na wielu z ikon ma na głowie diadem lub nawet książęcą koronę. Czasami na jego wizerunkach umieszczany jest miecz, który dzierży w ręce, w drugiej ręce wagę, bo jest on tym, który na sądzie będzie ważył dusze ludzkie, nasze dobre i złe uczynki. Czasami obrazy czy ikony również przedstawiają świętego Michała Archanioła depczącego głowę demona, pokazującego, że to właśnie do niego należy zwycięstwo, bo on walczy mocą samego Boga. Walczy i zwycięża.